Plus, najlepsza sieć 5G prezentuje. Wójtas? Byku! Złotuwa? Teraz to mam złotuwa. Szukam dwóch telefonów. Dla siebie i żony. To może ten dla pana złotówy i drugi dla pani złotówki. Za złotówkę. Rządzi złotuwa! Kup Samsung Galaxy A52 S5G z wybranym abonamentem, a drugi smartfon Samsung dostaniesz w prezencie za złotówkę. Plus, wybierz swoje wszystko. Szesnastego maja zmiana standardu nadawania w TV Edu Plus. Dzięki DVB-S2 HEVC kanały będzie można oglądać w 4K. Koszt dekodera TV Edu Plus 4K DVB-S2 HEVC to 60 zł. Antena satelitarna DVB-S2 TV Edu Plus 4K kosztuje 100 zł. Grupa Edu Plus za rok planuje uruchomić DVB-T3, H248, DVB-S3, H248, DVB-C3, H248. Ta zmiana objęłaby wszystkich nadawców naziemnych, kablowych i satelitarnych. Oczywiście chodzi tutaj o nowy, fikcyjny standard nadawania typu cyfrowy Lisiu, Krzysiek Box. Oznacza to, że wszystkie kanały bez wyjątku nadawałyby w 4K albo w 8K. Więcej informacji już wkrótce. Czy wiesz, że zmienia się system nadawania telewizji naziemnej? Aby sprawdzić, czy Twój telewizor jest przystosowany do przejścia na standard DVB-T2 HEVC, włącz wydarzenia 24. Nowy kanał informacyjny nadawany przez całą dobę. Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Serwisy informacyjne co 30 minut. Poprawny odbiór kanału oznacza zgodność odbiornika z nowym standardem. Wydarzenia 24. Zawsze na bieżąco.